Za 4K, za najlepsze funkcje, 5500 płacimy, tak? Hmm? 5500? Taka okazja. Okazja. Ej! Siema, jestem Marek. Jak widzicie, jestem łysy, chociaż zobaczcie, ile już mi włosów odrosło. Widać to? No, jestem nieśmiertelny. Ale dzisiaj, w tym właśnie odcinku, dostanę kilka konsol. Będzie to bodajże PS4, Xbox i... Pomóż mi, jakie jeszcze będą? Classic chyba? Classic i jakaś tam Nintendo. Jedna konsola od Nintendo. Dostanę te wszystkie konsole za darmo od takich dwóch kolesi. Oni właśnie przyszli? No chyba tak. A jeszcze muszę o subskrypcjach powiedzieć. No to mów. No to, drodzy widzowie, pamiętajcie, że mój kanał jest najlepszym kanałem na świecie i mój kanał Lord Krużwil, trzeba subskrybować. Tutaj jest czerwony przycisk, taki sam czerwony przycisk, musicie kliknąć tam na dole i wtedy dołączycie do najlepszego kanału na świecie. Muszą tak pukać. Pukają. Są moje konsole? Siemark. Okej. Ej, ale... Dobra, to jeszcze... Dobra, to ciężkie. Daj. Dobra, masz. Proszę się bardzo. Dobra, to dzięki. No dobra, ale co? To jeszcze musi ci ktoś to podłączyć, nie? Tak, to podłączyć. Ciężkie jest. Trzymaj to, bo to już się rozwaliło. Ciężkie, masakrycznie. To chcecie mi to podłączyć? Nie. No chyba, że ty możesz sobie podłączyć, no. Dasz radę podłączyć? No nie. Tym zajmą eksperci. To którą podążasz? To wszystkie. Tak, wszystkie. No ja będę wszystkie dostawał. Rozumiem, no ale zacznijmy od których chcesz zacząć? No nie wiem, wszystkie podłączyć. PlayStation? No. Elegancko. No tak, zobacz. Sztuka. Czarny. No czarny mat. Tutaj macie półkę, przecież podłączycie wszystkie obok siebie. I ja robię tutaj drogie wersje zaraz. No to podłączcie. Ja poczekam. O, są nawet jakieś ciekawe kolory. Jak widzicie, wszystko mogą zrobić za was inni ludzie. Co, już ogarnięto wszystko? Co tutaj podłączyliście? PS4. Masz, pograć sobie. PS4 jest, tak? Tak, PS4... Ale czekaj, wy nie macie własnego telewizora? No, jak to? No jak to, miałeś telewizor? Ej, zostaw! Co, nie ma czegoś? Ej, czekaj, jeszcze tu się wchodziło. Ej, zostaw! Ej, to mam telewizor! Proszę, nie naprawdę. Miał być nowy telewizor. No był nowy. Na czym ja mam grać? Już mi won po nowy telewizor. Nie będę tak, no. Ej, nie. Telewizor miał być, nie ma. Zniszczony. Kurde, nowy telewizor kupiłem, musiałem zniszczyć. Mam nadzieję, że tu szybko przyjdą i naprawią to. Jezu, wszystko. Marek, ten telewizor kosztował 8 tysięcy. Jaki 8 tysięcy? 6,5. 8 tysięcy, 6,5 tysiąca. Netto, 6,5. Ale sam fakt. No i co? Telewizor do wywalenia, prawda? No zobacz, cały telewizor mi zniszczyli. No cały, kurde, nowy telewizor. Głupi telewizor. Dno. Szkoda słów, tato. Szkoda słów. Już się gorąco zrobiło. Szkoda słów. Kurde, jaka morzysta. Co ja zrobiłem właśnie? No rozwaliłeś telewizor. Przed chwilą, co ja zrobiłem? No rozwaliłeś telewizor, Marek. Czemu straciłem właśnie kilka tysięcy złotych? No 8 łącznie, 6,5 tysiąca netto, 8 brutto. Czemu jest znowu musiałem stracić pieniądze? Przecież ten telewizor był ładny. Oglądałem na nim wczoraj. A ile ten telewizor w ogóle miał? W tym rzecz. 2 dni. Dwudniowy? Jezu Chryste. Nie wiem, ja myślałem, że skoro już takie konsole przynoszą, no to już ogarną jakieś, wiesz, takich 80-90 cali. A gdzie byś to postawił tutaj? Nie wiem, to już ich problem, ale szkoda w każdym razie tego telewizora. Moglibyśmy inaczej to wszystko spożytkować. Mam nadzieję, że teraz ogarną coś ciekawego i nagramy w końcu to drogie wersje stanie. Zobacz, patrz, jak mi się ręce trzęsą. Widzisz to? No widzę. To z nerwów. Przeszli i rozwalili mi telewizor. Ty to widziałeś? Jak ci rozwalili? Chamsko zniszczyli mi telewizor. Tutaj są dowody. Takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem. Ale wiesz, to ty to zniszczyłeś, Marek. Przyjść komuś i zniszczyć mu telewizor. Zero kultury. Ja sobie pójdę na fajkę. I z tobą? Ja sobie pójdę spokojnie. Szkoda mi trochę tego telewizora. Szkoda. Pójdę na fajkę, poczekam aż przyniosą nowy. Wszystkie nerwy to już mnie naprawdę kiedyś zniszczą. Palę rację na jakiś czas, ale to tylko dlatego, że jestem ciągle zdenerwowany. Pamiętajcie, nie palcie nigdy żadnych papierosów. Jest to niezdrowe, ale sami widzicie, jakie ja mam dynamiczne życie. Przychodzą do mnie do domu, rozwalają telewizor. Jak ja mam na to zareagować? Cały się trzęsę.
i człowiek wtedy popada w takie nałogi. Mam nadzieję, że ja nigdy się nie uzależnię od papierosów ani innych tych rzeczy, ale no czasami trzeba zapalić. Pamiętajcie, to jest niezdrowe. Marek, oni zaraz będą, wracamy do tego apartamentu? Jak będą, to poczekają. To oni zrobili bajzel, że tak powiem. Ja nie będę się podstawiał w chłodnik. Muszę na spokojnie zapalić. Marek, przyszli. Przyszli? No pukają, nie słyszysz? Zostawimy ich tam na chwilę. Zobacz, co tutaj jest, widzisz? Widzisz? No rozwalony za telewizor. Za to, że zniszczyli mi ten telewizor, trochę sobie poczekają. Jak sobie stąd pójdą, to trudno. Ja sobie poradzę. Ja mogę sobie sam kupić telewizor. Jak chcą tutaj przyjść i pograć sobie ze mną, no to muszą czekać. Za karę. No oni cały czas nawalają, Marek. Dobra, już idź, chodź, idź. Ale... No idź, idź już. No nareszcie! Ile można czekać? No nie kazał mi otwierać. No szybka dostawa jest to co? Zobaczcie co mamy. Proszę bardzo, mamy nowy telewizor. Nowy, nowiutki. A w ogóle ula, dlaczego ty zepsułeś ten telewizor? Przecież to był... Co z nim był? Nowy, zobacz, czy naklejki są na nim. Nie był nowy. Jak nie? No nowy. Nie ten... wiem, ja mówiłem chyba przed chwilą, że ja myślałem, że przyniesiecie mi nowy telewizor. No to mamy już teraz. No jest no nowy to, telewizor. To teraz widzę, że jest zobacz. Nowy, ale ten miał dwa dni. No to co? Nowy. No na dwa dni miał, no to co? No dobra, to ten jest nowy, nie rozpakowywany. Ja chciałem mieć tutaj wszystko perfekcyjnie, także ogarnijcie tutaj, wyjmijcie z kartonu, podłączcie wszystko. Ja sobie poczekam tak jak wcześniej. Ultra HD, także wszystko będzie, myślę, że dzisiaj. Dobra, no to dobra, rozpakujcie. Dobrze, no to już Olek tutaj instaluje grę, jeszcze zdejmę folię, już się nam telewizor nie porysuje na pewno. To jest bardzo dobra wersja, tamten był tylko Full HD, także... To jest 4K z HD, tak? Dokładnie, specjalnie dla ciebie. A tu będziemy grać w Forze, jakieś fajne, drogie samochody. Dawajcie, dawajcie, uruchomcie tą grę i sobie mogę zagrać. Testowaliśmy już PS4, teraz Xbox. Jeszcze został nam Classic i to Nintendo Switch. No dobra, to jeszcze podpuśćmy. Nie, ja wolę ciszej. Ciszej? Jak, proszę bardzo, oczywiście. To jest moje drogie rozstanie. No, także telewizor, jak widzisz, jest dużo lepszy, wyświetlacz, widzisz. Widzę, wszystko. widzę właśnie, że takie ładniejsze kolory są. Prawda? No, tym razem się postaraliście. Kurde, nie wiem. Nie wiesz, ten samochód jest prestiżowy? Nie, trzeba wiem, przejść parę... nie interesuje mnie, to jadę, to jest tylko gra, spokojnie, nie ma co się przejmować, jaki to jest samochód. Tylko... Jest jedno pytanie ode mnie. Tak? Tak. Bo spoko telewizor, tak? Mi się podoba. Jak najbardziej, nie narzekam. Mógłby być większy, ale no, gdzie byśmy go zmieścili? Pytanie jest takie, ile on kosztował? No, 5,5 tysiąca. 5,5 tysiąca. 5,5 tysiąca? Tak, no. 5,5 tysiąca. Czy takie coś... 4K, czy takie dobry. Coś, taki telewizorek, no. Może kosztować 5,5 tysiąca? No, 5,5 tysiąca. Czy taki telewizor całe. Kosztuje 5,5 tysiąca? Tak. Za 4K to chyba dobra cena. No. Za 4K? 5,5 tysiąca. Za 4K, za najlepsze funkcje, 5,5 tysiąca płacimy, tak? Hmm? 5,5 tysiąca? Taka okazja. Okazja! Hey! Co to za panizna? Załatwiliście spoko telewizor, ale jest tani, no przepraszam bardzo. Stary, to był nowy telewizor. Ten też był nowy. Znowu to samo, chłopaki. Olek, Andrzej, Filip. Nie mogliście dać na piwku. Nie mogliście poprosić o większą cenę. Tak ciężko jest są takie rzeczy robić. No, dobra, to my może coś... Tak ciężko. Dobra. Myślicie, że to jest dla mnie miłe, chodź. Że ja niszczę teraz te telewizory? Chodź. Myślicie, że ja chcę to robić? Nie. To co, lecimy po następny? Czemu wy się w ogóle ze mną nie liczycie? Kiedy ktoś się znajdzie, kto mnie zrozumie? Masak. Kolejny telewizor rozwalili. Co za ludzie? Czemu oni się tak zachowują? Załatwią mi jeszcze jeden? Tak, chyba poszli ci pod najdroższy, jaki mają. A powiedzieli, że załatwią jeszcze jeden? Tak, czemu ty się popłakałeś? Nie popłakałem, że tylko jest po prostu tak smutno, że nikt nie potrafi mnie zrozumieć. Mogli się postarać. Ja myślę, że znalazłby się taki sam telewizor, który był, no nie wiem, ciut droższy. 50 cali, okej, okay. 4K, ale nie w takiej cenie. Jak to jest 4K, to powinno być droższe to 4K. Co robisz, Marek?
No na tym, kolejnej konsoli, Nintendo Switch gram. Muszę przecież wszystkie przetestować. Jak oni jeszcze przyjdą, to przetestuję to PlayStation Classic. No tylko muszą przyjść i dać mi ten telewizor, tak? Ale no moglibyśmy na tych telewizorach to przetestować, ale chłopacy się niestety, no, można powiedzieć, że się postarali, ale nie ogarnęli troszczego. Marek, pukają, przyszli. No, nie pukają, teraz godzinę mają czekać. Godzinę? Godzinę mają czekać, ja im nie odpuszczę. Za te dwa telewizory mają czekać godzinę. Godzinę czasu mają na klatkę. A to moja wina? A to moja wina, że on był tani? Czy ich wina? No halo, chyba mnie nie rozumiesz, kamerzysta. Moja czy ich wina? Ich wina, tak? To niech czekają sobie. I co, oni będą tak walić przez godzinę czasu? No. Niech walą. Wiesz, że oni nie odpuszczą, oni będą walić cały czas. No wiem, ale ja se gram i to absolutnie nie przeszkadza. Mnie to jest lek na moje serce. Mnie to cieszy, jak oni tak pukają i się denerwują tam. Wiesz, że ja tak lubię. Ile minęło? No już tak 40 minut. 40? Oni cały czas walą. No to jeszcze 20. Też mi się nie chce czekać na nich. Weź w ogóle tą konsolę, odłóż, już nie będę grał. Poczekamy na ten telewizor i zagramy w tego klasik. Marek, godzina minęła. Godzina? No. A przecież nie pukają, poszli sobie? No nie wiem. Poszli sobie, ja im dam. Mieli ogarnąć telewizor, a sobie poszli. No to absurdnie. Kurde, mogłeś im otworzyć, jak było te 40 minut. Masakra z tobą. Mamy najszybszą dostawę. Ja myślałem, że wy pukacie dalej. Ja myślałem, że poszliście już. Dawaj z tym telewizorem. Ciężka ta robota. No, ale mieliśmy sprecyzowane oczekiwania, także mam nadzieję, że teraz będziesz zadowolony. Proszę, róbcie swoje. Zakrzywione ekran nawet. No, zobaczymy, jak to będzie w praniu i podłączcie PS Classic, tak? Tak. Ja czekam. Już podłączone wszystko? Dokładnie tak. O nie, kompozycja! Czemu gracie beze mnie? Tutaj zaczęliśmy po prostu. Dobra, ale widzę, że tutaj już się postaraliście, zakrzywione ekran. No, no, podoba mi się ten telewizor. Prawda? Prestiż jest. No, jest okej. No to chyba tyle byłoby w tym filmie. A nie, jeszcze wpadnijcie na kanał Olek i Olek, bo ostatnio też nagrywaliśmy właśnie z Piotrkiem Gamerem. Jakim gamerem? Jestem youtuberem, największy kanał w Polsce. Marek. Tam testowaliśmy PlayStation Classic, PlayStation z 1994. To ten się tak dziwnie zachowywał. Ty byłeś ten, co był dobry. Nie wygrałem. Dobra, ale jest jeszcze jedno pytanie odnośnie tego telewizora. Tak? Jakie? Ile za niego zapłaciliście? No, 20 tysięcy. Co? Ile? 8? To jest już... No, ale o 8... Nie, o Jezu! Nie nagrywam tego, ja! O Jezu! Nie nagrywam tego! O Jezu! Zobaczcie, po wszystkie filmy i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Masakra. Jezu. Ile z nami można? Trzy telewizory.